Ktoś kogoś podwalić chce o wypalanie. Dlatego on tam policję od razu puścił i ciężkiego ze sztumu, nie? I mówi, na tą chwilę wystarczy. Co? Sztum 998 539 21 na miejscu, za chwilę sytuacja. Tu musisz wjechać. 998, zrozumiałem. Policja jest na miejscu już? Tak, policję mam za sobą. Dobra. Pan policja. Chwila sytuacja. Dobra, słuchaj, na miejscu pali się taka w sumie sterta słomy, wiesz, gdzieś tam metr na metr, żadnego zagrożenia, tylko tyle, że trochę zadymienia to daje i tyle, nie? Także tam ciężki od siebie możesz zawrócić. Ja tu idę do tego pana, tylko go tam pogadam, żeby to czuwał nad tym i tyle, bo co możemy tu zrobić? Ty, jechali za nami i pojechali dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. 21, poczekaj tam, bo czekamy na policję jeszcze. No. Zawiadomienie. To już jest w Pidzyniu w prokuraturze. To już jest w Pidzyniu w prokuraturze. Ja nie wiem, czy oni wiedzą jeszcze, czy nie wiedzą, bo to jest, wie pan, 2,5 roku, jak tu sprowadziliśmy, to jest po prostu nie do wytrzymania. No, ja za to i pan za to tym razem nie zapłaci, tylko on zapłaci, bo wywożąc taki wóz, no co tak, naprawdę no. Nieszczęście jakieś by było czy coś, to on sobie żarty stroi, a przyszedł, spytał się, albo mógł zejść dookoła zobaczyć, co my robimy. No bo tak, dobrze no. Wie. A widzi pan, jak zeszły na wiosnę, było tak wcześno, ja patrzę, to było w zeszłym roku, mam zdjęcia zrobione. Od ich woń za domem mają garaż taki. Czarny dym idzie, taki czarny dym. Ja lecę do tej, dzwonię do tej właścicielki i się pytam. Panie Kasiu, co się tam u was dzieje? Cześć. Dzień dobry. Idziemy tam na dół, nie? Sztum 998, głosie dla 539-21. Policja na miejscu. No, policję mam na miejscu. Przyjechali, nie? No, ale tu babka mówi, że ona ma problem z tymi sąsiadami, że to ogólnie spór jakiś jest, nie? No. Ty, dobra, to mamy jechać? Dobra. 26 tu 98 odbiór. Nie pojadą, Kacio. No, odbiorę na 99. Powiedz, może kurwa będziemy jechać, bo oni nie pojadą. Nie jedziesz do Gnioski, to jedziesz do Gnioska, ulica Dobra, jadę. Nie pojedzie, tam jest nie ma... wszystko załatwione, słuchaj, i ten. I on teraz rozmawia z policją, ta babka. Będzie pilnować, tak. A my jedziemy. Zgłaszam cię za chwilę, wyjazd na Dzierzgoń. Dobrze, to byli
spokojnie. Co tam, Zbysiu? Co jest? U ciebie? Weź, bo tam coś syczało, bo to jakiś miernik, coś. Czekaj. Masz miernik, Bartek? Ile tam ich weszło? Nie, dobrze. Dobra, dwóch, nie ma. Bo ja mam czekaj, które? Mają. Może to nie gaz, tylko jak ona mówi, że od pieca to zaszło. Ale to co? A to może od pieca kurwa tego centralnego, co mają. Bo tu nie palą drzewem. Drzewem palą. Drzewem. Drzewem.